W dzisiejszym odcinku podcastu Wojenne Historie. Lotnictwo było naszą dumą. Było dumą polskiego przemysłu zbrojeniowego, było w jakimś zakresie dumą Wojska Polskiego, ale to było iluzoryczne. Generał Ludomił Rajski, dowódca lotnictwa, on miał ambitne założenia. On pragnął potężnego, silnego, nowoczesnego lotnictwa polskiego i mało tego. Pragnął go w oparciu o krajowe produkcje samolotów. Rajski miał taką wizję zrównoważonego lotnictwa, gdzie będą silne siły bombowe, co było zupełną nowością u nas. Będą te siły liniowe, siły rozpoznawcze, jednostki myśliwskie. No ale to wszystko zaczęło mu się w 1938 roku psuć. Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate łamane na podcast wojennych Historia. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Bye Coffee łamane na podcast Wojenny Historia. Norbert, wielokrotnie rozmawialiśmy już o naszym wojsku wrześniowym, analizowaliśmy jego słabe i mocne strony. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o lotnictwie. Był to element sił zbrojnych, z którego w okresie międzywojennym byliśmy bardzo dumni. Ale jak prezentował się jego potencjał w momencie wybuchu II wojny światowej? Tak, Kamilu, rzeczywiście już. Wiele jakby zagadnień związanych z Wojskiem Polskim roku 1939 poruszaliśmy. Czasami dotyczyło to bardzo konkretnych zagadnień, na przykład historii czołgu lekkiego 7TP, historii bombowca Łoś, polskiej obrony przeciwpancernej, czy też zajmowaliśmy się tym szerzej. No więc i lotnictwo zasługuje tutaj niewątpliwie na to, aby poświęcić mu odrębną opowieść. W odcinku dla patronów przedstawiliśmy jakby historię państwowych zakładów lotniczych. Pokazując, że jakby ta niemożność zbudowania silnego przemysłu lotniczego w Polsce była jedną z przyczyn tego, że to polskie lotnictwo nie było silne nie mogło w żaden sposób ani liczbowo, ani technicznie równać się, czy to z lotnictwem niemieckim, czy to z lotnictwem radzieckim, ale zasadniczo przede wszystkim z lotnictwem niemieckim. No to jest wiele elementów, więc może po kolei jak. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa, no to my dysponowaliśmy armią, która częściowo się już zmobilizowała, częściowo była w trakcie mobilizacji, o bardzo dużych rozmiarach, to znaczy mieliśmy wystawić 37, a nawet 39 dywizji piechoty. To jak na warunki europejskie było dużo. Mieliśmy wystawić liczne jednostki wsparcia, 11 brygad kawalerii, jedna brygada kawalerii zmotoryzowanej, jedna brygada pancerno-motorowa w trakcie Organizacji, mówię o warszawskiej brygadzie pancernomotorowej, do tego jednostki obrony narodowej, jednostki samodzielne, więc no to była armia, która w przypadku pełnego procesu zmobilizowania się no, mogła liczyć nawet 1 200 tysięcy żołnierzy, licząc również brygady kawalerii ponad 50 związków taktycznych. No W liczbach bezwzględnych, ktoś powie na papierze, no była jedna z największych ówczesnych armii Europy. No ale ta wielkość kontrastowała z nasyceniem nowoczesnymi Walki. My mieliśmy armię dużą, ale ewidentnie mało nowoczesną, i jednym z takich przejawów tego może nie zacofania, tylko ograniczonych możliwości przemysłowych, technicznych, finansowych to było lotnictwo. Bo my dla tych 50 związków taktycznych wystawialiśmy Jednorazowo siły powietrzne, które miały 400 samolotów w linii. Czyli łatwo zauważyć, że w pasie czy w przeliczeniu na, na Związek Taktyczny, no to było to mniej niż eskadra. I nasze lotnictwo było w momencie, kiedy Niemcy nas zaatakowali, ono było w polu pięciokrotnie słabsze niż lotnictwo niemieckie. Niemcy zaangażowali około 2,5 tysiąca samolotów, my mieliśmy około 400. Nie było to całe, bynajmniej lotnictwo niemieckie, bo Niemcy użyli przeciwko ko nam dwóch flot powietrznych, a mieli aż cztery. Pozostawili na zachodzie, na froncie zachodnim, bardzo silne zgrupowanie lotnicze, przede wszystkim myśliwskie, a na nas uderzyli bronią ofensywną, czyli lotnictwem bombowym, ze wsparciem lotnictwa myśliwskiego, od razu uzyskując wielokrotną przewagę liczebną i również niestety przewagę techniczną, co było dla nas o tyle przykre, że wydawało się w Polsce przed wojną, opinii publicznej, ale też wielu decydentom, że że my mamy silne lotnictwo i że my mamy nowoczesne lotnictwo i byliśmy szczególnie dumni z naszego lotnictwa, ponieważ ono się składało z aparatów, jak to kiedyś nazywano samoloty składało się z aparatów krajowej produkcji czyli lotnictwo było naszą dumą. Było dumą polskiego przemysłu zbrojeniowego, było w jakimś zakresie dumą wojska polskiego ale to było iluzoryczne. Ale powiedziałeś przed chwilą, że decydenci, czy też ludzie na najwyższych stanowiskach w wojsku polskim byli zadowoleni ze stanu tego lotnictwa. No i jakby o tym jest dzisiejszy odcinek. Czy byli zadowoleni? Czy my mieliśmy świadomość własnej słabości? I odpowiedź brzmi: nie, nie byliśmy zadowoleni. Tak, mieliśmy pełną świadomość własnej słabości. W Polsce istniało propagandowe hasło skierowane do własnego społeczeństwa. Silni Zwarci gotowi. Ale to była pewna iluzja. Profesjonalni oficerowie wojska polskiego wiedzieli, że jest źle. Zdarzyły się bowiem dwa potężne wyżywioły w rozwoju polskiego lotnictwa przed wojną: chęci, ambicje i możliwości. Twarda proza życia. I to zderzenie się tych dwóch żywiołów uosabiają dwaj jakby bohaterowie. Z jednej strony mamy generała Ludomiła Rajskiego, który najpierw był szefem Departamentu Lotnictwa, a w latach 30. był dowódcą lotnictwa po tym pionie tak zwanym pokojowym. Czyli on podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych, czyli odpowiadał za rozwój lotnictwa w czasach pokojowych, nie odpowiadał za użycie w walce, nie odpowiadał za doktrynę. Ale odpowiadał za rozwój tego lotnictwa. Czyli on na przykład zamawiał samoloty w fabrykach, definiował wymagania taktyczno-techniczne. Był najważniejszą osobą w rozwoju polskiego lotnictwa między 26 a 39 rokiem. Więc generał Ludomił Rajski, dowódca lotnictwa, on miał ambitne założenia. On pragnął potężnego, silnego, nowoczesnego lotnictwa polskiego i mało tego. Pragnął go w oparciu o krajowe produkcje samoloty. Czyli to była podwójna ambicja. Z jednej strony to miały być najnowocześniejsze, nieustępujące innym konstrukcjom światowym samoloty. Z drugiej strony one miały być produkowane w Polsce, a najlepiej byłoby, jakby one były i nowoczesne, i produkowane w Polsce, i żeby było ich dużo. Ta wizja rajskiego oczywiście nie mogła się zmaterializować w pełni, bo budżet lotnictwa czy 40, 50, czy 60 milionów złotych rocznie, no to nie były te pieniądze, które by pozwalały na budowę wielkiego lotnictwa. My przed Zamachem Majowym, w czasach przed Piłsudskim, w sensie przed okresem sanacyjnym, mieliśmy taką wizję potężnego lotnictwa, którą uosabiał generał Zagórski, generał Sikorski. Sikorski napisał książkę, gdzie mówił, że przyszła wojna będzie wojną maszyn, gdzie zwyciężać będzie ten, kto będzie miał silne lotnictwo. I to biedne państwo polskie w latach 20. naprawdę planowało rozbudowę gigantycznego lotnictwa. Dużo aparatów kupowaliśmy z Francji. Gorzej było jakby z kwestiami logistycznymi, z budową baz. Aparatów, masz na myśli samolotów? Tak, tak, tak. Tutaj używam tego właściwie staroświeckiego określenia, ale z tamtych czasów. I była wizja budowy potężnego, lotnictwa. Ludzie związani z Piłsudskim ostro to skrytykowali. Kiedy Piłsudski dokonał zamachu stanu w 1926 roku, no to dużo z tych ambitnych, niektórzy mówią, że zdecydowanie zbyt ambitnych, bo nieopartych o odpowiedni właśnie rozwój logistyki, budowę zaplecza szkoleniowego, ale wiele z tych ambitnych planów zostało zredukowanych, ukróconych. No i ówczesny jeszcze pułkownik Krajski przejął to lotnictwo. Z początku no, musiał się dostosować do nowego trendu, że no, rozwieli Rozbudowa lotnictwa jest B, ale stopniowo, krok po kroku wchodził w buty Zagórskiego w tym sensie, że nagle też pragnął rozbudowy lotnictwa, pragnął silnego lotnictwa, widząc w tym skuteczny oręż na polu walki. Więc można by powiedzieć, że na poziomie teoretycznym to było bardzo rozsądne, tylko no nie było pieniędzy i nie było zrozumienia w najwyższych kręgach władzy do tego, żeby naprawdę lotnictwo rozbudowywać. Mówiono: nie powielajmy błędów kliki zagórskiej. Czy czasu Sikorskiego, tych złych ludzi, w tym sensie, że oni byli antagonistami politycznymi. No, a wiadomo, historia Zagórskiego to historia sama w sobie, więc na marginesie. Generał Zagórski, jak wiadomo, tej konfrontacji z Sanacją fizycznie nie przeżył. Natomiast Rajski miał wizję, miał pragnienie i krok po kroku wydawało się, że ją realizuje. Rozbudowywały się państwowe zakłady lotnicze, stopniowo opanowywaliśmy technikę budowy płatowców metalowych, ruszała licencja. Kolejnych silników w Polsce. Na początku lat 30. Polska została rozsławiona nowoczesną konstrukcją myśliwca inżyniera Puławskiego, ale już wtedy było wiadomo, że nasz rozwój naszego lotnictwa napotyka określone problemy techniczne, surowcowe i finansowe. Czego zresztą ten PZL-P7, czyli siódma pościgówka Puławskiego, ona miała silnik gwiazdowy, co było sprzeczne z ideą konstruktora, który pragnął, żeby ten samolot miał silnik rzędowy, a nie gwiazdowy. No ale dostępny był silnik gwiazdowy, trzeba było iść na na kompromis i się okazało, że my możemy nawet skonstruować nowoczesny samolot, natomiast będziemy mieli problem, żeby zamówić go w dużych ilościach i tak wojsko, jak i producent będzie musiał iść na liczne kompromisy, a hasło rajskiego pewnej autarki, czyli samodzielności w produkcji samolotów, no ona nie zmaterializuje się w pełni w krótkim okresie czasu. I się okazało, że jeżeli chcemy oprzeć nasze lotnictwo na konstrukcjach rodzimych, to nie będziemy w stanie jednocześnie rozbudowywać lotnictwa wszerz i w głąb. A co rozumiesz przez rozbudowywanie wszerz i w głąb? To znaczy, że nasze moce produkcyjne w połączeniu z możliwościami technicznymi, technologicznymi i finansowymi. trzeba mieć i pieniądze, i inżynierów, i fabrykę, i robotników, że te nasze możliwości pozwolą nam tak naprawdę na wdrażanie jednego podstawowego typu samolotu bojowego jednocześnie, na raz, czyli my mieliśmy dwa podstawowe typy, Samolotów mieliśmy samolot myśliwski i mieliśmy tak zwany samolot liniowy, czyli samolot bombowo-obserwacyjny, a właściwie rozpoznawczo-bombowy, tak gdzie jego funkcja rozpoznawcza była najważniejsza, funkcja liniowa bombowa była jednak wtórna. I na początku lat 30. tutaj mieliśmy dwa podstawowe typy samolotu. Mieliśmy licencyjnego jeszcze z czasów zagórskiego, właściwie samolot liniowy potes 25 był jeszcze breżety, ale to były te nasze samoloty liniowe. I mieliśmy myśliwiec w tym Momencie na początku lat 30., -tych, ten własny, zaczęliśmy wdrażać PZL P7, czyli mieliśmy myśliwiec własnej konstrukcji i jeszcze ten licencyjny Potez. No ale świat szedł do przodu, świat nie stał w miejscu i my musieliśmy opracowywać nowe samoloty. Po myśliwcu główny wysiłek poszedł na opracowanie samolotu liniowego, czyli następcy Poteza. I to był oczywiście samolot PZL P23 Karaś. Norbert, e, przepraszam Ci przerwę, bo właśnie na przykład w odcinku o Łosiu bo... Pojawiła się pewna kontrowersja, kiedy użyłeś tej magicznej literki P, bo jednak przy tych oznaczeniach naszych samolotów przedwojennych pojawiają się nawet w literaturze fachowej pewne kontrowersje. Z czego one wynikają? No one wynikają z tego, że przed wojną w naszych dokumentach, naszym nazewnictwie, naszej nomenklaturze wojskowej do pewnych oznaczeń podchodzono o wiele bardziej łagodnie, swobodnie, z pewną nonszalancją niż to ma miejsce dzisiaj. To znaczy, dzisiaj niektórzy chcą być święci od papieża i uważają, że istniała przed wojną tylko jedna panująca, z góry przyjęta linia nazewnicza, co jest oczywiście nieprawdą, ale właśnie w kontekście tej literki P i tego, czy my możemy powiedzieć na przykład o PZL P-23 Karaś, czy nie, albo P-37 Łoś, to tutaj dwie rzeczy. Zacznę od anegdoty, którą pozostawił w swoich wspomnieniach inżynier Praus, czyli główny konstruktor samolotu Karaś. A on opowiada, pisze w tych wspomnieniach taką anegdotę, że oni w PZL-u zaczęli kłócić się o nazewnictwie niestwo swoich samolotów, bo było wiadomo, że pierwszy będzie PZL P1 Puławskiego. No i Puławski przyszedł taki zadowolony, mówił: O, P jak Puławski. Na co tam inny przedstawiciel zakładu przyszedł i oświadczył: Nie, nie, P jak PZL. Zjawił się w końcu jeden z oficerów i powiedział: Nie, P jak pościgowy. W związku z czym przyjęło się z początku rzeczywiście, że P oznaczało pościgówkę, dlatego że na przykład przyszły konstruktor łosia robił wcześniej samolot PZL EU2, czyli samolot łącznikowy, więc były takie określenia wieloliterowe. P jak pościgowy, EU jak łącznik, i tak dalej. Natomiast to się dosyć szybko zmieniło i już Karaś miał określeń kilka, w tym miał jak najbardziej P-23. Ale mówimy o określeniach w dokumentach, które funkcjonowały. Tak, oczywiście w dokumentach. Powiem Ci tak, zapraszam na polską Wikipedię, tam jest hasło poświęcone samolotowi Karaś i tam jest taka fraza, tu cytat. Czasami PZL-23 występuje pod nazwą PZL-P23, co jest błędnym oznaczeniem. Litera P była zarezerwowana dla konstrukcji autorstwa inżyniera Zygmunta Puławskiego. Tyleż polska Wikipedia, ale jak to Wikipedia, ona ma tekst i ma zdjęcia. I na tejże Wikipedii opok czegoś takiego jest piękne, profilowe zdjęcie samolotu Karaś z wymalowanym pięknie na stateczniku pionowym P-23A. Tradycyjnie Wikipedia nie zawodzi. No, ja dzisiaj przytoczę parę dokumentów generała Zająca i tam niestety też będzie to P. P-23 będzie, P-37 będzie. Ale rozumiem, że też będą dokumenty, gdzie tego P nie będzie. Ależ oczywiście, tak. To do wyboru, do koloru. No, najlepsze jest oznaczenie samych samolotów. Kiedy one wychodziły z fabryki, to czasami miały karasie. Czasami miały oznaczenie P-23B na stateczniku, albo czasami na przykład Karaś-2. Do wyboru, do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ale wracając z tych meandrów polskiego przedwojennego... Lotnictwa do, do meritum. Mówiłeś wcześniej, że było dwóch bohaterów. Pierwszym był właśnie generał Rajski, a kto był drugim bohaterem? No tak, jednym był właśnie generał Rajski, który uosabiał wizję silnego lotnictwa zbudowanego od podstaw we własnym kraju. I generał Rajski budował to lotnictwo. Generał Rajski nadzorował stworzenie, raczej wdrożenie myśliwców pławskiego potem pod jego kontrolą Praus i inni inżynierowie stworzyli Karasia, i to były te, nazwijmy to, udane etapy jego działań. Potem przyszły te już mniej udane etapy, czyli wizja samolotu wielozadaniowego Wilk, która się nie zmaterializowała ostatecznie. Zakończyła się porażką, co położyło program następcy myśliwca. No i ten nieszczęsny program Łosia, który spowodował, że w zakładach PZL wojsko za olbrzymie pieniądze zamawiało samoloty, które były niezgodne z doktryną prowadzenia działań powietrznych przez polskie lotnictwo. Tutaj odsyłam do odcinka o Łosiu. Więc generał Rajski miał taki okres lepszy i gorszy. Tak to możemy powiedzieć, a... Ten drugi bohater, który się wyłonił w... Powiedzmy w okresie, kiedy generał Rajski już miał ten gorszy czas, to jest właśnie wspomniany generał Józef Zając. Bo my mieliśmy w wojsku dwa piony. Mieliśmy tak zwany tor pokojowy i tor wojenny. Tor pokojowy zajmował się siłami zbrojnymi na czas pokoju, przygotowywał je, szkolił, organizował na czas wojny, ale kiedy dochodziło już do wojny, przejmował je tor wojenny, który to tor wojenny był reprezentowany przez GISZ, czyli Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, i w tymże GISZ-u znajdowali się inspektorzy, którzy tym wojskiem no, mieli, Dowodzić w czasie wojny, mieli nadzorować jego prawidłowy rozwój. No, do tego wszystkiego jeszcze dochodziła taka pośrednia rola Sztabu Głównego, który jednak też był organem planistycznym i odgrywał bardzo ważną rolę w rozwoju naszego wojska. No i można by powiedzieć, że generał Józef Zając objął swoje stanowisko bardzo późno, bo to był rok 36. Najpierw został inspektorem obrony powietrznej państwa, potem w 1937 roku jeszcze dowódcą obrony przeciwlotniczej i on był inspektorem obrony powietrznej i przeciwlotniczej. Rajski był opromieniony sławą lotnika wieloletniego dyrektora zarządzającego rozwojem polskiego lotnictwa, był opromieniony sukcesem P7, P11. No, Zając uczył się dopiero, był oficerem Piechoty, który został delegowany jakby do lotnictwa i w 1937-1938 roku dopiero się zapoznawał się z tym, jak to są ma walczyć, jaki ma sprzęt. No, on, jako piechór, postanowił zostać pilotem, zrobić licencję pilota, no żeby wiedzieć o czym mówi i czym się zajmuje. No i z początku akceptował, czy raczej zgadzał się z generałem Rajskim. Stwierdzał, że no tu generał Rajski, doświadczony, praktyk, wie co robi, że zamawia te łosia, tu są te Karasia, tu te P11. Generał Rajski miał taką Wizję zrównoważonego lotnictwa, gdzie będą silne siły bombowe, co było zupełną nowością u nas. Będą te siły liniowe, siły rozpoznawcze, jednostki myśliwskie. No ale to wszystko zaczęło mu się w 1938 roku psuć. A, a dlaczego akurat wtedy? Dlatego, że my byliśmy uzależnieni całkowicie od jednostek napędowych importowanych. I jednocześnie generał Rajski sztywno trzymał się założenia, że te importowane jednostki trzeba montować, budować w kraju. To znaczy trzeba przyjmować. Licencję, no i w jakimś zakresie firma Bristol stała się monopolistą. Czyli Właśnie wszystkie, prawie wszystkie samoloty polskie musiały latać na silnikach Bristola, czyli one były produkowane czy też składane w Polsce, ale no lotnictwo wojskowe musiało to był taki przykaz musiało używać silników produkowanych w Polsce czyli albo licencyjnych, ale w Polsce albo rodzimej konstrukcji. No i generał Rajski miał też silną potrzebę kontroli wszystkiego. Uważał, że jak on będzie ręcznie Zarządzał wieloma elementami, no to da radę, bo a to ci go chcą oszukać, a to tamci chcą go oszukać, albo ci są niekompetentni, a ci nie rozumieją potrzeb wojska, więc jak to wojsko samo będzie wszystko kontrolowało, łącznie z przemysłem, wnioskował generał Rajski, no to to wojsko sobie poradzi. W związku z czym generał Rajski stopniowo doprowadził do przejęcia właściwie wszystkich prywatnych wytwórni lotniczych w Polsce, albo jeżeli one nie można było ich wykupić, to doprowadzano je do plajty, a jeżeli można było je wykupić, to po prostu zmuszano za granicznych inwestorów, na przykład czeską Skodę, do tego, żeby pozbyła się fabryki silników na Okęciu na rzecz PZL. No i w ten sposób jakby wojsko chciało wszystko kontrolować, tylko nie dali radę RWD. One jako jedyne pozostały samodzielne. No ale ta kontrola miała swoje dobre i miała swoje niestety złe strony. Okazało się, że w Polsce nie ma odpowiednich silników dla myśliwców nowej generacji, a nawet jeżeli w ofercie na przykład firmy Bristol taki silnik był, to generał Rajski relatywnie późno decydował się, żeby go zamówić. Kładły nas problemy z dostępnością śmigieł, z dostępnością aparatury radiowej, z dostępnością chowanego podwozia. Słowem, no kiedy w drugiej połowie lat 30 tych światowy przemysł lotniczy ostro przyspieszył zaczęły się nowe zbrojenia już w przededniu II wojny światowej no to się okazało że o ile na początku lat 30. dawaliśmy radę, to nie byliśmy w stanie wrzucić tego samego biegu co konkurencja. W 1933-34 roku można by powiedzieć, że samoloty projektowane w Polsce, chociaż oparte na wielu importowanych licencyjnych rozwiązaniach, nie ustępowały technicznie samolotom francuskim czy brytyjskim. Po 1935 roku to się gwałtownie zmieniło. Nowa generacja samolotów zachodnich no, była już zdecydowanie nowoczesna. Wcześniejsza. Ten postęp techniczny był olbrzymi. Znaczy też w Niemczech, na przykład, czy we Francji, czy Wielkiej Brytanii konstruowano samoloty często o przeciętnych możliwościach, ale tam było dziesiątki różnych zakładów lotniczych. Jeżeli jakiś myśliwiec, czy jakiś bombowiec nie wyszedł, to zawsze była konkurencja, która zrobiła to lepiej. W Polsce nie było żadnej konkurencji. Był tylko jeden monopolista, tak naprawdę PZL. I albo PZL zrobił samolot dobry, albo nie. Jak go nie zrobił, to mieliśmy problem, bo nie było żadnej innej konkurencyjnej oferty. A Rajski zapierał się rękoma i nogami zresztą nie tylko on mówił: Ja nie chcę importowanych samolotów. Albo nawet jeżeli jestem w stanie zgodzić się na importowane samoloty, to nie dostanę na nie pieniędzy. W związku z czym, no, byliśmy, okazało się nagle, chcieliśmy być tacy samodzielni no to byliśmy tylko z tym, co sami. Jesteśmy w stanie wyprodukować, zaprojektować, wdrożyć. Program Wilk, czyli program dwumotorowego samolotu uniwersalnego, samolotu myśliwskiego, szturmowego, takiego niedoszłego polskiego moskito, okazał się niewypałem, bo nie było odpowiedniej jednostki napędowej. Angażowaliśmy się w Łosia, który pochłaniał dużo pieniędzy i dużo czasu, no i okazało się, że nie mamy myśliwca nowej generacji, nie mamy samolotu liniowego nowej generacji, bo samoloty myśliwskie PZL-7, PZL-11 to myśmy zasadniczo kupowali w 30 drugim 33 roku P7, a potem 34, 35, no jeszcze 36 rok to myśliwce P11, to odmiany P11C. Potem jeszcze na eksport szły wersje P24, które miały silniki francuskie, ale te samoloty nie wchodziły na uzbrojenia wojska polskiego, no bo miały importowane silniki. Czyli importowane silniki mogły mieć nasze samoloty na eksport, ale nie te, które wchodziły do wojska polskiego. No i jaką rolę tutaj odgrywał za tym generał Zając, o którym wspomniałeś? No i generał Zając przyglądał się temu troszeczkę z początku z boku aż do roku 1938. W 1938 roku od już był na tyle obyty, że otwarcie sprzeciwił się Rajskiemu. To znaczy w 1938 roku generał Zając uznał, no, że coś jest nie tak, że rozwój polskiego lotnictwa zmierza chyba w złym kierunku. I że ten szanowany powszechnie generał Rajski no, już przestał sobie radzić. Dlaczego Zając doszedł do takich wniosków? Po pierwsze dlatego, że stwierdził, że nie jesteśmy w stanie jednocześnie produkować seryjnie nowego samolotu liniowego, myśliwskiego, i bombowego. Czyli, że jak robimy jedno, to nie robimy drugiego. Czyli jest tak, że tak jak powiedziałem, między 32 a 36 rokiem wdrażaliśmy myśliwiec. Potem od 36 do 1938 wdrażaliśmy samolot liniowy, czyli karasia. Potem od 1938 zaczęliśmy produkować łosia. Wszystko coś za coś, nierównolegle. Czyli te nowoczesne samoloty P7, potem P11, te nowoczesne w 1934 czy w 1935 roku, one już w 1938 roku stawały się coraz bardziej przestarzałe. I to samo zaczynało trapić relatywnie nowego Karasia. Poza tym nie było pieniędzy, żeby zamawiać samoloty w stosunku 1 do 1. Zamówienia były za małe. Co rozumiesz w stosunku 1 do jednego? No, na przykład, jeżeli my mieliśmy w linii 300 Potezów, 25, no to wojsko powinno też zamówić 300 Karasi na ich zastąpienie w stosunku 1 do jednego. No ale trudno porównać takie latadło jak Potez 25, mimo wszystko z o wiele bardziej zaawansowanym samolotem dolnopłatem metalowym, jakim był Karaś, a w związku z czym te samoloty były droższe, znacznie droższe nie udawało się zastąpić je w stosunku jeden do jednego, nie kupowano tylu samolotów. Początkowo Karaś miał problemy z silnikiem, więc część maszyn, które pierwotnie wyprodukowano, od razu skierowano do jednostek szkolnych i tyłowych, bo było wiadomo, że są problemy z jednostką napędową. Potem dopiero wdrożono tą docelową wersję właśnie Karasia-2, czyli te P-23B i no, tych samolotów okazało się, że jest ich za mało w stosunku do potrzeb. Mało tego, no, wtedy liczba wypadków, katastrof lotniczych w czasach pokoju była bardzo duża. Należało więc kupować samoloty na zapas, na rezerwę. Jeżeli ktoś zamówił za mało jakiegoś samolotu, a potem nie domawiał, to nawet jak nie było wojny, to i tak liczba samolotów się kurczyła. No bo się rozbijały, bo miały miejsce wypadki w czasie pokoju. Czyli de facto potencjał lotnictwa wojska polskiego się zmniejszał. Tak, dokładnie tak. To była konkluzja generała Zająca. On pod koniec 1938 roku stwierdził, że potencjał naszego lotnictwa zaczyna się zmniejszać. Że my zaczynamy nie rozwijać się, tylko zaczynamy się cofać. I cofamy się, Dlatego, że przezbrojenie z jednego modelu na inny trwa za długo, że my mamy problemy techniczne, żeby przejść z jednego typu samolotu na drugi, bo mamy tego nieudanego wilka, bo tak się zaangażowaliśmy w Łosia, że to odbija się negatywnie na projekcie samolotu Sumu, który miał być następcą Karasia. No, a przede wszystkim problem z Wilkiem odbija się na tym, że my nie mamy nowych myśliwców. I o tym już rozmawialiśmy w odcinku ogólnie o modernizacji wojska polskiego. Że kiedy pod koniec lat 30. wszyscy masowo się zbroili w jakimś wręcz wariackim widzie i kupowali, kupowali coraz więcej i więcej, no to u nas tak nie było. Liczba samolotów wojska polskiego w 1939 roku była mniejsza niż w 1938. Te samoloty były starsze, no i nie nadążaliśmy za tym wszystkim. I jakby pod koniec 38 roku generał zając przygotował dla marszałka śmigłego. Rydza, takie specjalne sprawozdanie, fragmenty którego przytoczę. Płatowcy. Produkcja płatowców oparta jest na zasadzie samowystarczalności. To znaczy, że są one wyrabiane wyłącznie w wytwórniach krajowych i na podstawie konstrukcji rodzimej. Wyjątkiem jest samolot obserwacyjny POTES-25, typ przestarzały, którego produkcja na zasadzie licencji została zaniechana. Tutaj na marginesie, no już po prostu została zaniechana, bo był to typ przestarzały, zastąpił go karaś. Tutaj jakby generał Zając informował o tym marszałka śmigłego Rydza, bo ten samolot POTES-25 jeszcze był formalnie... Dalej. Samowystarczalność nasza pod względem konstrukcji nie zaspakaja potrzeb gotowości bojowej, ponieważ posiadamy zbyt szczupłą garstkę konstruktorów, co powoduje, że raz. Dysponujemy małą ilością prototypów, więc. Małym wyborem. 2. W usiłowaniach modernizacji płatowców jesteśmy spóźnieni w stosunku do innych państw. Szczegółową sytuację materiałową podaję w załączniku nr 1. Wynika z niej, co następuje: A. Nasz stan posiadania w chwili obecnej. W lotnictwie rozpoznawczym płatowce P-23 Karaś-2. Tu na marginesie. Cytuję inspektora obrony powietrznej przeciwlotniczej generała Zająca do marszałka Śmiłego Rydza. Mamy p 23, mamy. A więc płatowce P-23 karać 2 dalekiego rozpoznania, POTES-25B2 bliskiego rozpoznania i pola walki, R-13, pola walki towarzyszące. 2. W lotnictwie bombowym P-23 karać 2 bombowy lekki, Fokker F-7, bombowy średni. W lotnictwie myśliwskim P-7, P-11. Wymienione typy samolotów są przestarzałe. Dalsza ich budowa w serii nie jest przewidziana. Nie posiadamy żadnych zapasów tych samolotów. Odnośnie P-23 Karaś-2 istnieje zamiar stworzenia zapasów przez zredukowanie ilości samolotów w eskadrach z 10 do 7 sztuk. Tutaj uwaga, to jest rok 1938, to jest dokładnie 28 listopada 1938 roku i już wówczas generał Zając melduje śmigłemu, że Karasia dalej produkować nie będziemy, że to jest typ przestarzały, czyli samolot, który właściwie dopiero co rok wcześniej zakończono jego montaż. W 1938 roku zakończono produkcję tego samolotu. Ten samolot z innym silnikiem cały czas jest Produkowany na eksport. A generał zając stwierdza, że to jest przestarzały, nie będziemy go dalej zamawiać jako wojsko, nie będziemy go dalej produkować. No ale nie mamy samolotów, to co będziemy robić, to będziemy redukować lotnictwo. Czyli w tym wypadku lepsze jest wrogiem dobrego. Nie mamy samolotów, ale i tak nie będziemy ich zamawiać, bo są uznajemy je za przestarzałe. I dalej. Z powyższego wynika, że w chwili obecnej gotowość bojowa naszego lotnictwa z punktu widzenia jakości sprzętu jest niedostateczna. B. Będziemy posiadali w roku 1939, w lotnictwie rozpoznawczym nowy samolot rozpoznania bliskiego i pola walki RWD-14 Czapla. W miarę wyposażenia linii w ten typ samolotów będą wycofywane z użytku bieżącego samoloty POTES-25 i R-13. W lotnictwie bombowym nowy samolot bombowy średni P-37 Łoś. Reszta bez zmian, z tym że Fokker F7 będzie wycofany z linii. W lotnictwie myśliwskim bez zmian. Wyposażenie linii w samoloty RWD-14 nastąpi prawdopodobnie z wiosną 1939 roku. Seria 65 sztuk ma być gotowa do 28 lutego. Służba na nich będzie wymagała specjalnego wyszkolenia. Zamówiona seria 124 sztuk samolotów bombowych Łoś jest w trakcie przekazywania do Linii. Gotowość bojowa, uwzględniając konieczność przeszkolenia personelu bojowego i pomocniczego oraz wyposażenia samolotów w sprzęt pokładowy, mogłaby być osiągnięta ewentualnie w jesieni 1939 roku, z pewnością dopiero na wiosnę 1940. No tu taka uwaga, dlatego że my wyprodukowaliśmy w latach 38-39 blisko setkę Łosi, ale w gotowości bojowej 1 września 1939 było ich tylko 36. Chodzi o to, że ten samolot był absolutną rewolucją dla naszego lotnictwa. I to nie tylko rewolucją, że to był nowoczesny samolot. To był samolot trudny w opanowaniu dla pilotów, którzy mieli takie, a nie inne nawyki. On też zasysał ludzi. To znaczy chodziło o to, że nagle trzeba było znaleźć gdzieś załogi dla tych bombowców. Tych pilotów, nawigatorów, bombardierów nie było za wielu. W związku z czym trzeba było ciąć na innych jednostkach. Sam Samolot Łoś, no to też oczywiście wymagał odpowiedniego zaplecza logistycznego. Formowanie eskadr Łosi powodowało, że brakowało na przykład samochodów ciężarowych dla innych jednostek. Bo lotnictwo to nie tylko samoloty, no nawet nie tylko hangary czy ludzie, ale to również ta cała logistyczna infrastruktura, która przemieszcza się za samolotem, kiedy ten na przykład zmienia bazy polowe w czasie walki. Jeżeli chcesz mieć eskadrę w gotowości bojowej, która potrafi przelecieć z lotniska X na Y, z Y na Z, to musisz mieć też zmotoryzowany rzut naziemny, który będzie temu wszystkiemu na bieżąco towarzyszył. No i to był problem. Łoś był dodatkowym problemem dla lotnictwa myśliwskiego, był problemem dla lotnictwa liniowego, no bo zabierał ludzi. Zabierał sprzęt i paradoksalnie, można by powiedzieć, zabierał ciężarówki. Stąd też uwaga generała Zająca, że Łoś osiągnie realnie gotowość bojową dopiero wiosną 1940 roku. Bo my we wrześniu 1939 roku z tych 36 samolotów w pełnej gotowości bojowej takiej angielskiej, współczesnej, amerykańskiej Combat Ready to mieliśmy 18 sztuk. Z tej setki wyprodukowanych, więc to nie jest tak, że generał Zając sobie to tak po prostu napisał. I dalej. W porównaniu zatem z rokiem bieżącym, czyli 38, modernizacja sprzętu dotyczyłaby tylko w roku 39 jednego typu to jest RWD-14, posiadającego lepsze wyczyny od samolotów Potes 25 i R13. W dziedzinach lotnictwa. Rozpoznania dalekiego, bombowego lekkiego i średniego, myśliwskiego. Stan gotowości bojowej pod względem jakościowym nie dozna poprawy. Odwrotnie pogorszy się. Czyli generał Zając poinformował w listopadzie 1939 roku marszałka Śmiłego Rydza, że jeżeli w 1939 roku dojdzie do wojny, to polskie lotnictwo będzie słabsze niż w roku 1938. I dalej. Ewentualny stan posiadania w roku 1940. Lotnictwo rozpoznawcze. Nowy samolot rozpoznania dalekiego P46 SUM. Nowy samolot rozpoznania bliskiego i pola walki LWS Trzymewa RWD-14. Samolot pola walki i rozpoznania bliskiego. Lotnictwo bombowe P46 SUM. Bombowiec lekki P37. Łoś, bombowiec średni, lotnictwo myśliwskie, P-50 Jastrząb i P-38 Wilk, pościgowy, dwumiejscowy, typy nowe. Samolot SUM znajdzie się w linii, jeżeli budowa serii rozpocznie się, jak przewidziano, w lipcu 1939. Jest to samolot o wyczynach lepszych od Karasia, a jako jego ewolucja nie wymagałby specjalnego przeszkolenia personelu. To samo dotyczy samolotów Mewa, Jastrząb i Wilk, których przewidywane wyczyny stoją na poziomie współczesnym. W współczesnym, częściej, nowoczesnym, nie odbiegającym od samolotów innych państw. Jednak wyposażenie linii w te samoloty już w 1940 roku, szczególnie w odniesieniu do Jastrzębia, jest bardzo wątpliwe. Na ogół należy rok 1940 uważać za okres przejściowy, w którym lotnictwo dalekiego rozpoznania, bombowe, lekkie i myśliwskie, będzie w trakcie przezbrania się na nowy, zupełnie współczesny z dzisiejszego punktu widzenia sprzęt, Samolotowy. Zatem w rzeczywistości stan gotowości bojowej w wymienionych rodzajach lotnictwa nie będzie się w 1940 roku różnił jakościowo od stanu z roku 1939. Wnioski. Przezbrojenie wszystkich rodzajów naszego lotnictwa, w wyżej wymienione typy samolotów, trwać będzie do 1941 roku. W tym okresie, przeszło dwuletnim, nasze lotnictwo rozpoznania bliskiego i bombowe średnie będzie przez przeciąg co najmniej roku, a lotnictwo rozpoznania dalekiego, bombowe lekkie i myśliwskie przez przeciąg przeszło lat dwóch na poziomie jakościowym znacznie niższym od współczesnego. Niższość jakościowa w parze z brakiem zapasów spowodowałoby w tym okresie, na wypadek wojny, wykruszenie się stanu posiadania w bardzo krótkim czasie. Modernizacja sprzętu płatowcowego ukończona w 1941 roku nie byłaby nią w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż od chwili jej zamierzenia do momentu realizacji upłynąłby okres co najmniej dwóch lat. Konkluzja generała Zająca. Na podstawie powyższego zestawienia dochodzę do wniosku, że kwestią najbardziej palącą, wymagającą w naszych warunkach jak najszybszego rozwiązania, jest zapełnienie przeszło dwuletniej luki w gotowości bojowej pod względem jakościowym naszego lotnictwa myśliwskiego, jako elementu mającego decydujące znaczenie dla pracy lotnictwa frontu i dla OPL-tyłów. Najszybsze i doraźne rozwiązanie, trwające jednak około roku, widzę w zamówieniu większej serii współczesnych samolotów myśliwskich typu już istniejących. Mógłby to być samolot konstrukcji zagranicznej, przy czym albo seria w całości zostałaby wykonana za granicą, albo część na podstawie licencji byłaby budowana w kraju, część zaś za granicą. Sprawą do zastanowienia byłby również wykonanie serii samolotów konstrukcji rodzimej P-24, przewyższających wyczynami znacznie nasze P-11, których większą ilość sprzedaliśmy Rumunii i Turcji. Norbert, ja mam wrażenie, że zamiast... Tak, wyczerpującego raportu, generał Zając mógł napisać do marszałka: Panie marszałku, jest dramat. Tak, właśnie generał Zając napisał do, do marszałka, że jest dramat. Nagle pod koniec 1938 roku zorientowali się, że tak, samolotu myśliwskiego nie ma, nowego i nie będzie ani w 1939, ani w 1940 roku. Okazało się, że Łoś, bardzo drogi, wdrażany, produkowany, osiągnie gotowość bojową w większej liczbie dopiero w roku 1940. No i okazało się, że również dopiero w roku 1940 będzie wchodził do uzbrojenia SUM, ale to będzie proces czyli lata 39 i 40 Będą krytyczne dla naszego lotnictwa. I zobacz, Kamilu, kontekst tego meldunku. No, Świat stoi u progu II wojny światowej, to znaczy Niemcy produkują samoloty jak szaleni, ich wszystkie nowoczesne samoloty bojowe wchodzą do uzbrojenia między 37 a 39 rokiem. I jest ich bardzo dużo i to są samoloty zupełnie nowych kategorii. My nie możemy odpowiedzieć. Więc generał zając melduje, że jak wojna wybuchnie w 39 roku, to my po prostu szybko stracimy to, co mamy, bo to jest przestarzałe i jest tego mało. A jak na ten dramatyczny raport zareagował marszałek Śmigły A no Przede wszystkim ostatecznie w marcu 1939 roku dobiegła końca kariera generała Rajskiego. Znaczy generał Rajski oczywiście zapisze się jeszcze w historii naszego lotnictwa, ale w tym momencie jego dymisja zostaje przyjęta i generał Zając razem z generałem Kalkusem przejmują stery dowodzenia lotnictwem polskim. Tylko, że to jest marzec 1939 roku. Następuje coś, czego przez okres międzywojenny nie było pewna jedność dowodzenia. Nagle już nie mamy osobno Zająca i Rajskiego. Zając przejmuje stery polskiego lotnictwa. No i on je przejmuje w takich warunkach, że to, co ma, to, co odziedziczył po Rajskim, uważa, że to jest tak mało, tak. Nieistotne, że nie za bardzo to się nada w walce, że nasze lotnictwo jest malutkie, że wystawimy 400 samolotów w linii, po części myśliwców, po części maszyn liniowych, samolotów bliskiego rozpoznania, odrobinę bombowców, no i że to jest sprzęt, który wykruszy się bardzo szybko. Bo tutaj generał Zając mówił nie tylko o problemach samolotowych, on wskazał też na problemy szkoleniowe. Mówił, że można szybciej szkolić ludzi, że my szkolimy za wolno, zbyt dokładnie, zbyt małą liczbę ludzi. No, podkreślał problemy, że my nie mamy odpowiedniej łączności, Zaplecza logistycznego, że to lotnictwo jak wyjdzie w pole, szybko utraci zdolność bojową, bo my nie mamy głębi zdolności, że nasze lotnictwo nie ma głębi zdolności, bo nigdzie nie ma komina inwestycyjnego. Co to jest ten komin? Komin inwestycyjny to mówimy wtedy, na przykład w wojsku, że nie kupujemy jakiejś niewielkiej ilości uzbrojenia, tylko od razu decydujemy się na potężną partię uzbrojenia. Gwałtownie zwiększamy zdolności, budujemy głębie zdolności. Czyli ok, wystawiamy 5 batalionów czołgów, zniszczą nam wystawimy 10, zniszczą nam 10, możemy wystawić 15. Chodzi o to, że nie potrzebujemy batalionu czołgów, potrzebujemy 15 czy 20 batalionów czołgów. To jest głębia zdolności. Chodzi o to, że nie jedynie afiszujemy się, nie jedynie demonstrujemy możliwość jakiejś projekcji siły, tylko my naprawdę mamy tą projekcję siły. Czyli jeżeli ty masz tylko 400 samolotów w linii, to nie były wszystkie samoloty, bo część samolotów była w naprawach, część była w rezerwie i tak dalej, ale jeżeli ty masz tylko 400 samolotów w linii i ty musisz je rozdzielić na myśliwce, na samoloty liniowe, na samoloty bombowe, na samoloty obserwacyjne, no to ty nigdzie nie jesteś silny, tak naprawdę nigdzie nie masz zdolności do projekcji siły, bo ty masz za mało wszystkiego. Generał Zając proponował, że takim odruchu obronnym w pierwszej kolejności należy skupić się na rozbudowie sił myśliwskich, dlatego że one odpowiadają za obronę przeciwlotniczą kraju i obronę przeciwlotniczą wojsk. Czyli darować sobie wizję, że my możemy, nie wiem, bombardować Berlin, Dresno, Hamburga, chociażby Wrocław, tylko skupić się na obronie, czyli w lotnictwie, zastosować taktykę z pola walki piechoty, czyli bronić się na jedno czyli myśliwcami, czyli odpierać uderzenia przeciwnika, w chociaż w jednym aspekcie być silnym. No i zając w ogóle postawił wszystko na głowie, bo Rajski całe życie walczył o to, żeby być niezależnym i mieć własne samoloty, a zając powiedział wprost, kupmy samoloty za granicą. Oczywiście, to tak łatwo powiedzieć: kup samoloty za granicą. Po pierwsze, ktoś musi chcieć nam je sprzedać, po drugie, musi mieć wolne moce produkcyjne, po trzecie, muszą być na to pieniądze. No, historia dopisała pewną pułę tego, bo jednak no, zdecydowaliśmy się kupić na przykład samoloty myśliwskie we Francji. One do nas już nie zdążyły dotrzeć. Kupiliśmy pewną liczbę samolotów myśliwskich również w Wielkiej Brytanii. Kupiliśmy też tam samoloty liniowe Battle, które miały uzupełnić Karasie, no bo zając obejmując dowodzenie lotnictwem w pełni w marcu 1939 roku, objął je w zupełnie nowych warunkach. To znaczy w tym czasie zaczęła już obowiązywać częściowa ta alarmowa mobilizacja, no Hitler postawił swoje żądania i było wiadomo, że wojna wybuchnie o wiele wcześniej niż się wszyscy spodziewają. Znaczy w listopadzie Zając napisał do Śmigłego i powiedział, że lotnictwo jest w bardzo złym stanie, że nie ma nowych myśliwców, nie ma nowych samolotów liniowych, że w 1939-1940 roku potencjał naszego lotnictwa będzie się tylko zmniejszał, po czym w marcu 1939 roku, dosłownie 4 miesiące później został wyznaczony na dowódcę lotnictwa, no i powiedziano mu, że zaraz wybuchnie wojna. Więc on był w sytuacji beznadziejnej. To znaczy to, co on mógł robić, to nalegać na to, żeby jak najszybciej kupić samoloty za granicą, czyli dokładnie to, co napisał śmigłemu jeszcze w roku 1938 i żeby to były przede wszystkim samoloty myśliwskie, ale musiał też jakoś zagospodarować tą, co zastał. I on stworzył całą serię rozkazów mówiących, że lotnictwo należy oszczędzać i jak najoszczędniej używać w walce, że ono musi do czysto taktycznych celów być wykorzystywane, że nie należy liczyć na żadne fajerwerki ze strony lotnictwa. Jeżeli to lotnictwo ma istnieć, to ono musi się tylko bronić, w tym sensie, że przede wszystkim samoloty myśliwskie mają walczyć w obronie armii, miast, szlaków komunikacyjnych, a samoloty liniowe i obserwacyjne wykonywać przede wszystkim loty na rozpoznanie, a mniej na ataki bombowe, aczkolwiek oczywiście stworzyć. Stworzono brygadę bombową, stworzono brygadę myśliwską, połowę samolotów liniowych zgrupowano w brygadzie bombowej, żeby zgodnie z tym przedwojennym planem dysponować jakimś odwodem lotniczym do porażenia, czy raczej próby porażenia przeciwnika, który gdzieś się przełamał. Ale Zając mówił śmigłemu, to że my tworzymy brygadę bombową, to panie marszałku, panie przyszły naczelny wodzu, niech pan na to nie liczy, to nic nam nie da. I to zając takim pesymistycznym tonie śmigłemu, wyraźnie przedstawiał jeszcze przed wojną, że lotnictwo polskie w kampanii obronnej nie odegra właściwie żadnej istotnej roli. Czy lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej walczyło dokładnie tak, jak generał Zając się tego spodziewał? Tak, można by powiedzieć, to jest bardzo charakterystyczne, że marszałek śmigły Rydz nie miał zastrzeżeń do użycia lotnictwa w kampanii 1939 roku, mimo że no, zając, meldował mu jeszcze w Warszawie 3-4 września, że wysłał. Wysłałem samoloty do ataku, wiele nie wróciło, efekty są prawie żadne, a śmigły przyjmował to z pokorą, to znaczy mówił, że pańskie załogi wykonały swoje zadanie jak należy, a to, że efekty są niewielkie, to nie jest ich wina. Bo jest ich mało, bo mają przestarzały sprzęt, bo działają w warunkach miażdżącej przewagi w powietrzu nieprzyjaciela, więc i tak są bohaterskie i dzielne, i że nie spodziewa się, żeby lotnictwo osiągnęło więcej niż daje z siebie. A zając, tak jak powiedziałem, jest cała seria wytycznych, jak należy używać lotnictwa w kampanii obronnej, czyli jest tam wyraźnie powiedziane, że do celów jak najściślej taktycznych. Jak najdłużej oszczędzać, maskować się, nie wdawać się w niepotrzebne działania, ale cóż. Gdyby jeszcze nasi lotnicy w pełni słuchali generała Zająca, w przypadku na przykład lotnictwa liniowego, wiele strat zostało poniesionych, ponieważ po ataku bombowym nasze karasie schodziły do ataków bronią maszynową. Czyli po pierwszym podejściu, po pierwszym ataku, nawracałyby wykonać drugie, trzecie podejście już bez bomb, ale z użyciem karabinów maszynowych. No, Niemcy czasami za pierwszym razem dawali się zaskoczyć, ale za drugim, za trzecim podejściem już nie. Ponosiliśmy bardzo duże straty wówczas od ognia przeciwlotniczego, jeżeli wbrew tym ogólnym Wytyczną generała Zająca robiliśmy co innego. Ta oszczędność, ta świadomość własnej słabości została wyrażona w takim dokumencie, który został przygotowany przez generała Zająca i który powstał w ogóle w Sztabie Lotniczym, Sztabu Głównego. To były tak zwane ogólne wytyczne użycia lotnictwa. Było wiadomo, że lotnictwo zostanie rozdysponowane pomiędzy poszczególne armie ogólnowojskowe i że to będzie tak, że każda armia to dostanie jedną eskadrę albo dwie eskadry rozpoznawczą, jedną eskadrę, może dwie liniowe. I dywizją, czyli powiedzmy dwie eskadry myśliwskie, czyli każdy dowódca armii polowej, wiedział, że to lotnictwo będzie maleńkie. I w tych ogólnych wytycznych lotnictwa jest taki pasus na początku, że słabe, to cytat: słabe wyposażenie armii w siły lotnicze oraz bardzo ograniczone możliwości uzupełniania strat narzucają na wszystkich dowódców dysponujących lotnictwem obowiązek stosowania największej oszczędności w jego użyciu, a na dowódców lotnictwa armii jednostek lotniczych sumiennie analizy sposobu wykonania nakazanych zadań, tak aby przez wykorzystanie warunków atmosferycznych korzystnej pory dnia oraz przez uwzględnienie wiadomości lotnictwie nieprzyjaciela i jego czynnych środkach OPL umożliwić wykonanie zadania w najkorzystniejszych w każdym konkretnym wypadku warunkach. Uchronienie lotnictwa przed stratami na ziemi wymaga przede wszystkim zabezpieczenia lotnisk przed rozpoznaniem nieprzyjaciela i tam dalej, w tym celu należy i, i tak dalej. Więc chodzi o to, że jest stwierdzenie, że oszczędzać, oszczędzać i jeszcze raz oszczędzać. Czyli, że należy dokładnie się zastanowić, czy to należy na pewno wykonać zadanie. No tu cytat taki, tak, że wytycznych dla lotnictwa. Obecnie podają parę wytycznych co do zasad pracy. Zasadniczo lotnictwo nieprzyjaciela będzie w dużej przewadze. Dlatego działanie w Własnego lotnictwa musi być prowadzone w sposób bardzo oszczędny i jednak maksymalnie wydajny, co osiągnąć można przez sumienne przemyślenie każdego zadania, wykonywanie pracy przez zaskoczenie i stosowanie chytrości w wykonywaniu zadań, ekonomię użycia przestrzeganie ściśle zasad maskowania, nielądowanie na własnych lotniskach pod obserwacją lotnictwa nieprzyjaciela, zmiana lotniska w razie prawdopodobieństwa rozpoznania przez lotnika nieprzyjaciela, utrzymanie stałej i ścisłej łączności w ramach obowiązujących danej jednostki lotnictwa. Czyli tak naprawdę, no, sumienne przemyślenie każdego zadania, wykonanie pracy przez zaskoczenie i stosowanie chytrości, no to jest troszeczkę takie, no, na zasadzie, no, jesteśmy słabi, wyciśnijcie z tego, co macie, co możecie, no bo jak tu było w meldunku powiedziane, że lotnictwo nieprzyjaciela będzie działać w dużej przewadze, ona będzie i ilościowa, i techniczna. Czyli głównym zadaniem lotnictwa polskiego we wrześniu 1939 roku, zdaniem generała Zająca, było nie zginąć. Tak, to była właśnie jakby najważniejsza wytyczna generała Zająca, nie dajcie się zabić. Walczcie tak, żebyście jak najdłużej pozostali na niebie. Ale czy w kontekście wydarzeń wrześniowych faktycznie udało się wypełnić te wytyczne? No paradoksalnie ta strategia, którą przyjął generał Zając okazała się skuteczna w tym. W tym sensie, że lotnictwa nie dało się zniszczyć jednym uderzeniem. Znaczy, Niemcy porazili nam zaplecze, porazili nam logistykę baz czasu pokoju, zniszczyli tam wiele samolotów rezerwowych, w remoncie, zapasy, części zamienne, ale lotnictwo operacyjne w ostatniej chwili zdołało opuścić bazy pokojowe. Oczywiście to wynikało z tego, o czym rozmawialiśmy w odcinku o 26 sierpnia. Tak? No, gdyby wojna zaczęła się tak, jak Hitler planował, to 26 sierpnia całe nasze lotnictwo zostałoby zaskoczone na, w bazach pokojowych, no ale wojna statecznie wybuchła 1 września, więc to się nie stało. Więc ta koncepcja generała zająca spracowała. Po pierwsze, pozwoliła na utrzymanie lotnictwa, tak ono było słabe, ono było mało efektywne, ale ono walczyło cały czas. Nie zostało zniszczone. Niemcy zdobyli dominację w powietrzu, ale to nie było pełne panowanie. Polskie samoloty wciąż w niewielkich ilościach stawały do walki. I to był efekt tej atomizacji, rozproszenia potencjału, na które postawił generał Zając. No a potem to się opłaciło o tyle że po ewakuacji na Węgry czy do Rumunii wielu tych pilotów, wielu tych obserwatorów, bombardierów, załogi samolotów, potem będą brali udział w walkach we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii. Więc no, nie stanęliśmy do jednej bitwy walnej, w której wszyscy zginęliśmy. Więc to było o tyle korzystne. Przegraliśmy, ale nie daliśmy się wszyscy zabić. No, chyba to jest jeden z najbardziej optymistycznych wniosków płynących z odcinka poświęconego kampanii wrześniowej. Jak do tej pory, zazwyczaj kończyły się one z bardzo pesymistycznie. Natomiast zabrzmiała w Twoim głosie ta nutka optymizmu. Tak, w tym sensie nutka optymizmu, że jednak wielu naszych pilotów odnajdzie się później nad niebem Francji, a przede wszystkim nad niebem Wielkiej Brytanii. Norbert, zatem dziękuję Ci za ten kolejny przekrojowy odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTube. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli podcast wojennych historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.